I w niedzielę 30, druga tura wyborów samorządowych. W Radomiu mamy drugą turę, gdzie Platforma, kandydat Platformy Obywatelskiej, czyli Radosław Witkowski, zmierzy się z Andrzejem Kosztowniakiem. Witam Państwa wszystkich serdecznie, ale szczególnie chciałbym przywitać kilku naszych specjalnych gości. Witam serdecznie prezesa Rady Ministrów, panią premier Ewę Kopacz. Nasz gość specjalny, witam serdecznie panią prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską. Witamy pani prezydent. Witam szczególnie serdecznie pana wojewodę mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego. Witamy Jacku w Radomiu. Witam pana przewodniczącego Zbigniewa Banaszkiewicza, przewodniczącego Radomskiej Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, pozwólcie mi jeszcze przywitać kilku znamienitych gości. Gości, którzy są tu dzisiaj z nami. Moich kontrkandydatów w pierwszej turze wyborów prezydenckich, a dziś ludzi, którzy zdecydowali się poprzeć moją osobę w drugiej turze, dzisiaj są z nami. Witam serdecznie Wojtka Bernata. Witam Roberta Dębickiego. Witam cię, Robercie. Witam serdecznie przedstawicieli Stowarzyszenia Radomianie Razem. I witam przedstawicieli Stowarzyszenia Radomski Samorząd Obywatelski. Witam panowie i dziękuję, że jesteście z nami. Pani premier, bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo. Pani prezydent. Panie wojewodo, szanowni państwo, jesteśmy przed drugą turą wyborów, ale dla nas mieszkańców Radomia to wyjątkowy moment. Wyjątkowy moment, bo o tym, co wydarzy się w niedzielę, jaki będzie wynik wyborów, będzie decydować, jaką drogą pójdziemy, czy będziemy rozwijać nasze miasto, czy tak pozostaniemy w samozadowoleniu. Ja chcę państwu powiedzieć, że przyjechałam tutaj na koniec kampanii z jednego powodu. Ja jestem mieszkanką Radomia. Mieszkałam na Glinicach. Ci, którzy tu siedzą z Radomia, dokładnie wiedzą. Glinice, Planty, tak jak wszyscy ci, którzy są mieszkańcami Radomia, to wiedzą, że na tych Glinicach i na tych Plantach mieszkali ludzie, którzy potrafili się bić do końca. Bić do końca nie znaczy wcale, że nie zachowywali odpowiedniej kultury i szacunku dla swoich przeciwników. Ja nigdy nie uważałam, że ktoś, kto mówi w sposób kulturalny, ciepły, ale merytoryczny, jest słabszy. Tylko dlatego, że nie używa argumentów typu nieparlamentarnych określeń lub wręcz wulgaryzmów. Dzisiaj siłą nas, Radomian, jest to, a mamy to już w swojej historii zapisane, że potrafimy do ostatniej chwili i do ostatniej kropli krwi bić się o słuszne sprawy. Czerwiec 76. Wszyscy pamiętacie, cała Polska patrzyła wtedy na nas. I dzisiaj taki moment przyszedł, kiedy powinniśmy się pobić o zmiany dla Radomia. Jakie to mają być zmiany? No, zmiany, które dadzą nam odpowiedź na to, czy wybierzemy w niedzielę Radom dla swoich, czy Radom dla wszystkich? Radom ten, który się rozwija, ten, który potrafi zapraszać inwestorów, czy Radom zarządzany przez ogarniętego niemocą prezydenta, który śle listy otwarte, zamknięte i na tym kończy swoją aktywność? I wreszcie, czy wybierzemy dobrego prezydenta, czy wybierzemy po prostu Andrzeja Kosztowniaka? To są pytania. Co mnie upoważnia do tego, żeby sobie i wszystkim radomianom zadawać te pytania. Ostatnie 5 lat rządów prezydenta z PiS-u to 7 tysięcy ludzi, którzy wyjechali z Radomia.
ostatnie lata rządów, a to już pełne dwie kadencje rządów prezydenta z PiS-u, to wzrost zadłużenia o ponad 500% naszego miasta. Ostatnie lata, czyli 8 lat rządów prezydenta z PiS-u, to zamiana Urzędu Miasta i spółek miasta w tak zwanego pośredniaka, przede wszystkim dla ludzi z PiS-u i ich rodzin. Jest to zgoda? Na to zgody nie ma. Jedyne inwestycje, które powstały w ostatnich latach tu w Radomiu, to inwestycje, które były finansowane centralnie. Macie Państwo fabrykę broni, nową siedzibę fabryki broni, olbrzymi kontrakt na produkcję broni na długie, długie lata, gdzie możemy wreszcie powiedzieć radomianom, zadbaliśmy o to, że systematycznie będą przybywać miejsca pracy. To Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów i wreszcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nowoczesne i jedyne, które będzie koordynować akcje ratownicze w całej Polsce. Czyli serce systemu ratowniczego i tego, który powiadamia o tym, co się dzieje w obszarze publicznym, w tym w złym znaczeniu, znajduje się właśnie tu w Radomiu. Chcę Ci, Jacku, podziękować. Wojewoda Kozłowski jest tu z nami. To człowiek, który z wielką starannością, nie mieszkaniec Radomia, ale zabiegał o to, żeby to Centrum Powiadamiania Ratunkowego było właśnie tu w Radomiu. I tu będą zatrudniani ludzie z Radomia, bo oni zasłużyli sobie na to. Pewnie nie będzie to dla Was zaskoczenie, ale ja jestem dumna z mojego miasta. Jestem dumna z Radomia i bardzo w sposób szczególny zależy mi na jego sukcesie. A skoro ten sukces ma nastąpić, to musimy dokonać wyboru. Wyboru między tymi, którzy już rządzili i pokazali, że zatrzymaliśmy się. Zatrzymaliśmy się i dzisiaj na bocznym torze i obserwujemy naszych sąsiadów. Takie miasta jak Łódź, miasta takie jak nasza stolica Warszawa, gdzie tam prężnie nie tylko zmienia się infrastruktura. A my, jak zwykle, w tym samym miejscu, na południu Mazowsza, zadowoleni z siebie, ale tylko ci, którzy tu rządzą. Radomianie nie są zadowoleni z tego miasta, w którym się nic nie dzieje. Radomianie dzisiaj chcą mieć pracy, radomianie dzisiaj chcą mieć miasta tętniącego życiem, radomianie, ci starsi, chcą, żeby ich dzieci tu, w Radomiu, zostały albo wróciły po skończeniu studiów. Dlaczego odbieramy im tę szansę? Skoro chcemy im dać tę szansę, to dajemy również człowieka, który jest gwarantem tego, że te zmiany nastąpią. Tym gwarantem jest Radek Witkowski. Znam go od lat. Ja wybieram Radka dlatego, że wybieram Radom śmiałej wizji, Radom waszych nadziei i marzeń. I wiem, że Radek, pracowity, zdeterminowany, i w swoim działaniu, nie poprzestający, nie osiadający na laurach, ale uskrzydlany wtedy, kiedy są kłopoty, jest gwarantem tego, że ten Radom stanie się tym miastem marzeń i nadziei wielu tysięcy Radomian mieszkających tu obecnie i myślących tak, czy to jest miasto, w którym ja chcę, czy muszę mieszkać? Ja chcę, żeby Radom dla Radomian był miastem, w którym my chcemy, a nie musimy mieszkać. Chcemy, bo jest piękne, bo jest przyjazne, bo jest nasze, z którym się identyfikujemy. Dlatego na koniec mojego wystąpienia chcę zwrócić się do wszystkich mieszkańców Radomia. Pójdźcie Państwo do wyborów, zagłosujcie za tą zmianą. Pójdźcie Państwo, bo Wy w przeciwieństwie do naszych oponentów politycznych dokładnie wiecie, że Polska i takie miasta jak Radom to kraj demokratyczny, to kraj, w którym dzisiaj swoim głosem możecie zmieniać rzeczywistość. To kraj, na który nie lata się na skargę do Brukseli. To kraj, o którym jadąc do Brukseli, człowiek jest pełen dumy i podziwu dla swojego kraju i mówi o nim jak najlepiej, bo jest powód, żeby się nim chwalić, a nie go wstydzić, ani posponować. Dlatego dzisiaj oddajcie ten głos
na znak protestu dla tych, którzy dzisiaj kwestionują wszystko to, co nasze najcenniejsze, to, co zdobywane było przez te ostatnie dziesiątki lat, a więc wolność, demokracja. Idźcie na te wybory, idźcie i to będzie wasz znak protestu i nie złe słowa, nie aroganckie określenia, ale to będzie coś, co będzie odpowiedzią na te wszystkie banalne historie, te niedorzeczne historie, które słyszycie przez ostatnie kilka dni z telewizora i z radia. Idźcie i powiedzcie, my kochamy swój kraj i chcemy w tym kraju być, żyć, naprawiać, budować i być z niego dumnym. Jeśli dzisiaj potraficie to powiedzieć, to dzisiaj niech to będzie odpowiedź na te wszystkie manifestacje, które mają się odbywać. Wy idźcie do wyborów, wiedząc, że to swoim głosem zmienicie Polskę. Nie przejmiecie władzy, demonstrując na ulicy. Wy chcecie zmieniać i przejmować tę władzę w sposób demokratyczny. Przyjmiemy każdy wyrok. Wyrok suwerena, jakim jest naród. Wyrok, który oczywiście wystawi i przedstawi nam po zakończeniu lokali wyborczych w niedzielę każdy z mieszkańców Radomia, który pójdzie do tych wyborów. Ale ja jestem jedna, która tu, mieszkając w tym Radomiu, też oddam swój głos. Ja dzisiaj powiem, Radek, ja oddam głos na ciebie, bo ja chcę wracać do tego Radomia jako... Bo ja chcę tu być zawsze, nawet wtedy, kiedy będę stara. Kiedy przyjdzie mi tu siedzieć już na emeryturze, to będę tu w Radomiu. A jeśli będę tu, to chcę mieszkać w mieście, w którym będę miała przyjaciół, którzy nawet jeśli nie będą mieli takiej samej etykietki politycznej, to będą ze mną umieli kulturalnie rozmawiać. To będą ludzie, którzy nie będą się wstydzili mówić, że są ze mną po imieniu. I nikt ich, nawet jeśli będą mieli tę etykietkę polityczną, nikt ich za to w naszej partii, w Platformie karać nie będzie. A więc chcę żyć w mieście, które zasługuje na wszystko, co najlepsze. Żeby takim miastem było, musi mieć też świetnego prezydenta, świetnego gospodarza. Ja wierzę w Radka. Dobrze życzę temu miastu, a więc Radek, zwyciężaj, bo w tobie nadzieja. Dziękuję serdecznie pani premier. Ja mam tylko jedną prośbę. Pani premier, proszę zawsze pamiętać, że Radom to pani miasto i zawsze chętnie w Radomiu wszyscy się spotkamy. W tym lepszym, z większymi możliwościami rozwoju. A teraz proszę państwa zapraszam na scenę panią prezydent Hannę Zdanowską. Proszę Haniu. Szanowna pani premier, panie wojewodo, szanowni państwo, ale przede wszystkim Radku, na pewno dziwicie się państwo, dlaczego akurat ja, skąd tu się wzięłam? Powiem prosto, znam Radka, razem z nim byłam w Sejmie, razem z nim sprawowałam tą zaszczytną funkcję, jaką być jest reprezentantem wszystkich nas we władzy najwyższej, władzy ustawodawczej, władzy polskiej. I przyznam, że kiedy 4 lata temu zdecydowałam się kandydować na prezydenta Łodzi, zastanawiałam się, czy dobrze robię, czy aby sprostam temu zadaniu, bo Łódź była w fatalnej sytuacji. Łódź podobnie, niestety, jak Radom, przez 8 lat rządów poprzednika, który był związany ściśle z PiS-em i z nim współpracował, popadła w stagnację, popadła w ruinę, popadła w coś, czego nikt z nas chyba sobie nie życzy. Popadła w smutek, totalne takie przygnębienie i smutek. Wiecie, co było najgorsze? Chodząc po ulicach widziałam smutne, szare twarze, bez grama nadziei. Postanowiłam i zdecydowałam się kandydować, udało się. W tej chwili Łódź jest miastem, które bardzo prężnie się rozwija. Niektórzy mówią, że zbyt dużo naraz, ale... My mamy apetyt, żeby znowu wrócić do życia. Chcemy koniecznie stać się bardzo dynamicznie rozwijającym miastem i to właśnie się dzieje.
Inwestujemy w infrastrukturę, inwestujemy w rewitalizację, inwestujemy w ludzi, w młodych ludzi, którzy u nas studiują, którzy w Łodzi mieszkają, którzy chcemy zatrzymać ich w naszym mieście, chcemy dać szansę miastu, żeby, podobnie jak i pani premier, kiedy będę na emeryturze, będę mogła z podniesionym czołem spacerować wśród łodzian to, co już się dzieje. I mówić, to był naprawdę dobry czas dla Łodzi. To spowodowało, że Łódź znowu wróciła do życia. Ja, znając Radka z ław poselskich, wiem, że on jest takim bardzo, bardzo lokalnym patriotą. Jemu szalenie zależy na tym mieście, na tych ludziach, na was, szanowni państwo. I proszę was, wykorzystajcie tą szansę. A jak widać, to jak będzie rozwijało się miasto, czym będzie miasto, zależy przede wszystkim właśnie od tego, od tej osoby, która ma odwagę, ma chęć, ma wiarę i zaczyna stawiać na rozwój. Nie boi się podejmować trudnych decyzji, bo rozwój to też trudne decyzje, ale chce zmieniać los życia i los danego miasta, bo tak naprawdę to jest tworzenie nowej historii dla miasta, historii, która daje szansę przyszłości. Radku, ja gorąco będę kibicowała, trzymam mocno kciuki i wierzę, że radomianie podejmą dobrą decyzję. Tak jak podjęli ją 4 lata temu łodzianie. I tym razem powiem szczerze, że dla mnie osobiście to olbrzymie wyróżnienie. Nie to, że wygrałam w pierwszej turze, aczkolwiek jest to dla mnie naprawdę mandat olbrzymiego zaufania. Wiecie, co jest dla mnie najważniejsze, kochani? Że chodząc po ulicach mojego miasta widzę uśmiechnięte twarze łodzian. Coraz częściej widzę uśmiechających się łodzian. Łodzian, w których wróciła znowu nadzieja. I ja życzę wam, żebyście 30 wybrali taką osobę, która tą nadzieję wam da. A tą osobą jest na pewno Radek Witkowski. Proszę państwa, idźcie do wyborów, zachęcajcie. Zachęcajcie wszystkich. Każdy głos się liczy. To jest naprawdę tylko jeden głos, ale głos, który daje nadzieję nam wszystkim. Radku, kibicuję, trzymam kciuki i mam nadzieję, że ta wiara i nadzieja zwycięży. To my może już, tak? Pani premier, ja zapraszam. Chciałam za panią prezydent, tak? Szanowni państwo, pani premier, pani prezydent, mi na koniec wypada powiedzieć tylko to, co już pani premier, pani prezydent powiedziała. Idźcie, szanowni państwo, na wybory, idźcie głosować, ponieważ Radom stoi przed historyczną szansą. Idźcie głosować, bo nie może być tak, że bezrobocie będzie znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Idźcie głosować, bo Radomiowi należy się hala sportowa na 5000 widzów, należy się nowa trasa ENS i należą się inwestycje, które wreszcie pozwolą Radomiowi z miastem o olbrzymim potencjale gospodarczym się rozwijać. To jest moja wielka prośba. Zróbmy to razem, zmieńmy Radom, dajmy Radomiowi szansę. Zapraszam państwa na wybory. Idźmy, zagłosujmy, a ja bardzo serdecznie państwa proszę o głos. Obiecuję, że nie zawiodę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie pani premier, dziękuję serdecznie państwu za udział w konwencji. Dziękuję i do zobaczenia przy urnach. Liczę na was. Dziękuję. Dziękuję pani.